Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu panią poseł Izabelę Leszczyńską w celu przedstawienia opinii komisji. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić państwu opinię dotyczącą wniosku w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka skierowanych do połączonych komisji przez Marszałka Sejmu na podstawie artykułu 30 ust. 5 regulaminu Sejmu. Wspólne posiedzenie komisji poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków odbyło się 22 lipca 2008 roku. Podczas obrad przedstawiciele wnioskodawców zarekomendowali swoich kandydatów. Te rekomendacje Wysoka Izba miała przyjemność przed chwilą słyszeć. Kandydaci natomiast przedstawili własną koncepcję pracy, założenia i priorytety działania, a następnie odpowiadali na pytania posłów. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka otrzymali następującą liczbę głosów. Rekomendowany przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pan Leszek Dobrzyński 15 głosów za, 31 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Rekomendowany przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pan Marek Michalak otrzymał 33 głosy za, 16 głosów przeciw i 1 wstrzymujący się. Rekomendowana przez posłów Klubu Poselskiego Lewica pani Katarzyna Maria Piekarska otrzymała 27 głosów za, 15 przeciw i 6 wstrzymujących się. Reasumując, komisje pozytywnie zaopiniowały kandydatury pana Marka Michalaka i pani Katarzyny Marii Piekarskiej. Dziękuję.